gościu Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Wieliczce. Lista, którą mam do przedstawienia, jest dość obszerna. Stąd też pozwolę sobie wymienić wszystkich tych zacnych, najzacniejszych, którzy zaszczycili nas dzisiejszą obecnością. Natomiast aplauz zostawimy na koniec listy. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem serdecznie powitać parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes, jest z nami Pani Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Pani Poseł Beata Szydło, serdecznie Panią witam. Witam szefa Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, Pana Posła Edwarda Czesaka. Witam Pana Prezesa Ryszarda Tereckiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej. Zaprzyjaźnionego z Wieliczką i z środowiskiem powiatu wielickiego Ziemi Wielickiej. Szanowni Państwo, chciałem powitać księdza doktora Tomasza Bajera, który będzie ze strony Kościoła. Serdecznie witam przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego, pana Adama Kociołka. Witam pana Marka Budę, przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana starostę, pana Jacka Juszkiewicza, starostę powiatu wielkopolskiego. Witam również przedstawicieli władzy samorządowej organów, a więc pana, jest z nami pan burmistrz, pan Artur Koziołek. Dlatego, że miałem kolegę przyjaciela w Kruszowicach o tym zbliżonym nazwisku, stąd ta rasa z telefonem, bo ja będę przyjaciela, ale to już przejdzie do historii. Witam panią wiceburmistrz, panią Urszulę Rusecką. Są z nami również przedstawiciele sąsiednich gmin. Jest z nami pan Stanisław Zając, wiceprzewodniczący Rady Gminy Biskupice. Jest wójt gminy Chłaj, pan Zbigniew Strączek. Są również z nami przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Wieliczce, pan Jakub Kogut. Pan Zbigniew Adam Karski. Serdecznie witam przede wszystkim szefa, na to na koniec tutaj zostawiłem, jeśli chodzi o Gazetę Polską, pana profesora Ryszarda. Jest z nami również tutaj pan Roman Wcisło, pan przewodniczący, wiceprzewodniczący podpowiada, jest pan wiceprzewodniczący Alejzy Brożek. Rzesza radnych, ludzi wspierających Prawo i Sprawiedliwość, ludzi aktywnych w strukturach klubu Gazety Polskiej, sympatyków, ludzi, którzy pomimo tego, że serce mają po lewej stronie, to jednak sprzyjają sprawom związanym z realizowaną przez prawą stronę sceny politycznej. Szanowni Państwo, poproszę księdza doktora o rozpoczęcie tej części, która jest tą częścią związaną z aspektem duchowym. Bardzo proszę, księdza doktorze. Prośmy Pana Boga o Boże błogosławieństwo dla tego miejsca i dla tych wszystkich, którzy tutaj będą się spotykać, którzy tutaj będą przychodzić. Ojcze nasz, któryś jest w świecie i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechmogący.
wszechświata, bo Syn Twój Jezus Chrystus stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na to biuro i obdarz je obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z tymi wszystkimi, którzy tutaj będą się gromadzić. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach. Broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj od pokładania złotej nadziei w dobrach przemijających i naucz zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże źródło wszelkiej prawdy, racz pobłogosławić to biuro i sprawa, byśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, miłowali Cię coraz więcej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję bardzo serdecznie za zabrać. Szanowni, proszę usiąść. Szanowni Państwo, poproszę Panią Wiceprezes, Panią Władę Szydło o aby sobie tutaj. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj spotykamy się w Wieliczce w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości, w biurze pana posła profesora Barwackiego. Kiedy byłam w Wieliczce przed wakacjami, to pamiętam, że wszyscy właśnie tutaj mówiliście Państwo o tym, że potrzebne jest biuro, że się przygotowujecie do tego i cieszę się, że w tak szybkim czasie udało się to zrealizować. Ja mam nadzieję, że to będzie miejsce, w którym będziecie Państwo się często spotykali, że to jest miejsce, w którym poza spotkaniami takimi właśnie, jak wiem, że Pan poseł Zawiacki robi w okręgu bardzo dużo spotkań interesujących, między innymi tutaj są też dowody tego naoczne, czyli plakaty ze spotkań ze znanymi osobami, działaczami, naszymi osobami, które zapewne dla Państwa też są bardzo istotne. Ale mam nadzieję, że to będzie też miejsce, w którym będzie Prawo i Sprawiedliwość rosło w siłę i się rozwijało. Tego życzę Państwu. Życzę tego wszystkim mieszkańcom Wieliczki, ale myślę, że najważniejsze jest to, abyśmy rośli w sile i rozwijali się, bo Polska nas potrzebuje. Życzę Polsce, żeby również tutaj te struktury działały jak najlepiej. Gratuluję Panu posłowi. Życzę wszystkim wszystko, żeby ta współpraca, ta praca tutaj układała się jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, poproszę teraz Pana Prezesa, Pana Edwarda Czesaka. Panie Pośle, bardzo proszę. Dziękuję. Drodzy gospodarze, szanowni dostojni goście, bardzo się cieszę, że możemy wypełnić wolę władz partii i tak jak to w naszych założeniach zawsze było, odkąd jestem parlamentarzystą, że Prawo i Sprawiedliwość posiada biuro w każdym powiecie. To biuro w Łotku jest biurem dzięki Tobie, dzięki strukturom tutaj lokalnym, wielickim, za co serdecznie dziękuję za tą decyzję, na którą żeśmy czekali. Dziękuję strukturom za to, że pomogły doprowadzić ten lokal do stanu, w którym możemy dzisiaj być tutaj i uczestniczyć w jego otwarciu. Dziękuję również księdzu za tą posługę, którą ksiądz wykonał. Jestem przekonany, że nasza aktywność od dzisiaj, z racji, że mamy biuro i Państwo już o tym wiecie, będzie służyła mieszkańcom i tym, którzy do naszego biura przyjdą, aby uzyskać jakąś pomoc, ponieważ takiej pomocy już w całym okręgu w naszych biurach poselskich udzielamy. Z Panem Posłem Włodzimierzem Bernackim mamy również wspólne biuro w Tarnowie, w Bochni. Także mamy już doświadczenia, aby również i tutaj to biuro właściwie funkcjonowało. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję, życząc wszystkim Państwu, żebyście byli z tego biura zadowoleni. Dziękuję bardzo.
serdecznie Państwu, Panu Prezesowi dziękuję. Dziękuję Pani Prezes. Szanowni Państwo, ja chciałbym ze swojej strony przede wszystkim podziękować Panu Romanowi Wcisło. To jest człowiek, dzięki któremu to miejsce zostało odnalezione, bo miejsca w Mieliszce szukaliśmy już od jakiegoś czasu. No niestety propozycje, które pojawiały się, były bardzo trudne do zaakceptowania. Na szczęście właśnie Pan Roman Wcisło odnalazł to miejsce, wskazał to miejsce. Co więcej, Pan Roman Wcisło wraz z przyjaciółmi z Klubu Karity Polskiej, z Panem Prezesem, który gdzieś tam zupełnie się skrył z tyłu, wraz z osobami najbardziej, powiedziałbym, zaangażowanymi w sprawę, podjęli się trudu odświeżenia wnętrz, w których dzisiaj tutaj jesteśmy. Także to jest zasługa w takiej samej mierze właśnie struktur Prawa i Sprawiedliwości, jak i ludzi, którzy nas na co dzień wspierają, bo tutaj nie ma, też wiadomą rzeczą jest, że tuż po tym, kiedy podpisaliśmy umowę ze spółdzielnią, okazało się, że kolejny bank pojawił się, który sugerował, że da zdecydowanie lepsze warunki. Dzięki Pani Prezes, która dzisiaj nie jest obecna, ale która nam pomogła, niestety jest chora. Dzięki Pani Prezes to miejsce jest w naszej dyspozycji. Mamy nadzieję, że będzie w dyspozycji przez dłuższy czas, przynajmniej do końca trwania tej kadencji Sejmu. Mamy nadzieję, że nie brzmi. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie burzy i naporu. To jest naprawdę okres przełomowy. I stąd też to miejsce będzie miejscem, które ma pomóc nam przejść przez ten bardzo trudny okres, ten bardzo trudny czas. To jest to miejsce, gdzie w mojej intencji powinny spotykać się te środowiska, które spotkały się 29 września w Warszawie. Więc to z jednej strony środowisko Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość. Ale mam nadzieję, tutaj rozmawiałem z przedstawicielami, z szefostwem Klubu Gazety Polskiej, te pomieszczenia będą również udostępniane dla spotkań organizowanych przez Klub Gazety Polskiej. To również, mam nadzieję, w tym miejscu, jeśli będzie taka potrzeba, będą mogli spotykać się ludzie związani z NSZZ Solidarność, a więc z związkiem zawodowym, który również jest istotny i ważny w tych działaniach, które ostatnio mają miejsce w Polsce, których celem jest odzyskanie pełni suwerenności. To również, mam nadzieję, że środowiska związane z telewizją Trwam czy Radio Maryja będą mogły również, jeśli będzie taka potrzeba, znajdą wsparcie w tym właśnie biurze. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są dla wszystkich ludzi żyjących tutaj na terenie powiatu mielickiego. Także również osoby, które są osobami niezaangażowanymi politycznie, zawsze znajdą tutaj drzwi otwarte, oczywiście w godzinach urzędowania, to od razu wyjaśniam. W godzinach otwarcia zawsze będą mogły tutaj przyjść i zasięgnąć opinii, uzyskać porady w sprawach, które dla nich, dla tych osób są ważne. Czy problemy, które dla tych osób będą trudnymi do rozwiązania, mam nadzieję, że dzięki właśnie osobom, które będą funkcjonowały ten aktywne w tym biurze, tą pomoc, te problemy rozwiążą. Właśnie przybyła również Pani doktor Zanna Kurtyka. Zapraszamy Panią doktor. Szanowni Państwo, muszą Państwo mieć też świadomość tego, że tutaj to miejsce będzie również tym miejscem, w którym będziemy spotykać się z osobami spoza powiatu wielickiego i stąd obecny Pan Profesor Terlecki, ale do współpracy z tym biurem poselskim zgłosili się posłowie z Krakowa, a więc Mieliczka z racji swojego usytuowania, tego naturalnego usytuowania, będzie w tym samym powiatu wielickim, będzie
ciążyło również nie tylko ku Tarnowowi, bo Tarnów dość odległy, ale Kraków będzie tym miejscem, z którym to biuro będzie współpracowało. A więc będziemy zmierzać ku temu, aby te niekiedy dość sztuczne granice pomiędzy okręgami, te granice były wypełniane treściami właśnie politycznymi, tymi, które są niezbędne do realizowania tego naszego wielkiego programu politycznego. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przybyli na oficjalne otwarcie biura. No i teraz chciałbym, żeby wszyscy ci, którzy zechcą, zabrali głos w sprawie, czy w tym osoby, które z całą pewnością ten głos będą chciały zabrać. Zanim jednak Państwo zdecydują się na ten krok, poproszę Pana Przewodniczącego, Pana Romana Cisło o słowo. Dziękuję bardzo. No i przede wszystkim chciałem podziękować tutaj Panu Profesorowi, że zgodził się otworzyć tutaj biuro w Wieliczce, finansować to biuro w całości. Dziękuję Panu Prezesowi też za pomoc tutaj przy organizacji. Cieszę się, że byliśmy tym ostatnim powiatem, który nie miał swojego biura i tak troszkę byliśmy takimi sierotami, ale myślę, że teraz mamy tutaj 3 pomieszczenia i jesteśmy zadowoleni z tego, także już pierwsze spotkania odbyły się, prezentacja dopisała. Myślę, że chciałbym, żeby nas było zawsze tyle, co dzisiaj się nas tutaj około 100 osób, także chciałbym, żeby nas zawsze tyle było. Chciałem podziękować, tutaj po części Pan Profesor podziękował już kolegom z Klubu Gazety Polskiej, ale też członkom zarządu powiatu, tutaj Markowi Burcie, Stasiowi Kiercowi, Bogdanu Czapiewskiemu, Cześćkowi Sobasowi, Andrzejowi Kasinie, za to, że pomogli faktycznie tutaj razem ze mną wyremontować, wymalować to biuro, dołożyli pieniążków i swojej pracy tutaj, także chciałem bardzo serdecznie podziękować. Zapraszam wszystkie środowiska. Chciałbym, żeby to biuro łączyło wszystkie środowiska prawicowe tutaj w powiecie wieliskim, właśnie Klub Gazety Polskiej, środowiska Radia Maryja, środowiska związków zawodowych tutaj, zwłaszcza Solidarności, także myślę, że będzie taka płaszczyzna spotkania właśnie tutaj wymiany myśli, poglądów. Chcemy również, żeby raz w miesiącu było spotkanie z takimi właśnie osobami znanymi właśnie. I już takie, tutaj mamy przygotowane takie 2 spotkania. Będą również spotkania w powiecie, czy w Niepomicach, czy w Gdowie, czy w Kłaju. W każdej gminie chcemy takie też spotkania robić, żeby wyjść jakby frontem do mieszkańców, do wyborców. Także taki mamy tutaj plan. Ja chciałem jeszcze powitać, bo widzę, że doszedł Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan tutaj Tadeusz Juraniec. Także serdecznie witam Panie Przewodniczący, tak, witam. Witam uczciwe radni, widzę, że dojechali z Gdowa też. Witam bardzo serdecznie radni tutaj Gdowa, również serdecznie. Daję głos Panu Państwu, dziękuję. Szanowni Państwo, biuro będzie otwarte, na razie ustaliliśmy 2 dni, poniedziałek i piątek od godziny 14 do 18. Dyżury tutaj będzie pełnił pan Dariusz Pietruszka, który jest asystentem, moim asystentem. Chciałbym przedstawić jeszcze osobę drugą, bardzo ważną w moim biurze, to jest pan dyrektor, pan Paweł Jaworski, który nadzoruje pracę, że tak powiem, z mojej strony wszystkich biur, które są uruchomione na terenie właśnie okręgu 15 okręgu Tarnowskiego. A więc póki co poniedziałek i piątek od 14 do 18, jeśli okaże się, że ta liczba, te 2 dni tu będzie zbyt mało, wtedy pan Dariusz będzie tutaj częściej się będzie spotykał z Państwem. Ja natomiast każdą środę niesejmową będę pełnił już dyżur od godziny 8 do 10, a więc jestem do Państwa dyspozycji właściwie co 2 tygodnie, właśnie w środę od 8 do 10. Najbliższa środa jest sejmowa, więc mnie nie będzie, ale ta następna już jest tą środą, która będzie środą niesejmową, a więc będę pełnił tutaj dyżur.
Dziękuję Państwu bardzo za to, że Państwo zaszczycili nas swoją obecnością, że Państwo uświetnili w ten sposób otwarcie biura Prawa i Sprawiedliwości właśnie na terenie miasta Wieliczki, na terenie powiatu wielickiego. Proszę traktować to biuro jako to miejsce, w którym zawsze Państwo mogą odnaleźć wsparcie. To jest to miejsce, w którym zawsze Państwo będą mogli spotkać się z politykami Prawa i Sprawiedliwości w takim samym stopniu ze mną, jak z panią prezes Beatą Szydło, czy panem prezesem Edwardem Czesakiem, ale również z posłami z Krakowa, jeśli będzie taka potrzeba. Mam nadzieję, posłowie z Krakowa chętnie nas wesprą. Tyle z mojej strony. Czy ktoś spośród Państwa chciałby słów kilka? Panie pośle. Przemawianie. Proszę Państwa, ja przyjechałem tutaj z Sokusza, gdzie odbywał się dzisiaj marsz Parlamentu Telewizji Ćwam. Bardzo pięknie wypadł, ku zaskoczeniu nawet miejscowych działaczy, miejscowego posła Jacka Osucha, który go organizował. I od razu spytałem, czy w Wieliczce był marsz w obronie telewizji Trwam. O, więc najwyższy czas, zanim się pogoda zepsuje, tak bardzo się zepsuje, żeby to zrobić. No to taka uwaga a propos dzisiejszej wizyty, a druga uwaga a propos tego, co mówił mój świetny kolega, profesor Bernacki, mianowicie, że biuro będzie istniało do końca kadencji. Mam nadzieję, że dłużej, bo jednak wiele wskazuje na to, że ta kadencja nie będzie trwała jeszcze 3 lata i że będziemy mieli szansę i możliwości odmienić Polskę już wcześniej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko dodam, że ja nie powiedziałem, której kadencji. Mamy Sejm już 7 kadencji, wjazd do końca kadencji. To każdy sobie tam tą cyferkę wpisze wedle swoich wspaniałych marzeń. Poproszę może, Panie Prezesie, bardzo proszę o wsparcie. Dziękuję, proszę Państwa. No tak się dzieje w całej Polsce, że współpracujemy. I to w wielu miastach, jak Państwo wiecie, klubów już jest ponad 314 chyba. I no przynajmniej w dużej części tych miast ta współpraca jest bardzo owocna. Organizujemy wspólne spotkania, organizujemy wspólne uroczystości, wspólne imprezy. Ja myślę, że ta współpraca jest dla dobra Polski, dla budowy społeczeństwa obywatelskiego, dla wszystkich Polaków. I ja dziękuję tutaj przewodniczącemu klubu z Wieliczki, że bardzo aktywnie włączył się w otwarcie biura pana profesora Bernackiego, ponieważ no, po pierwsze to jest blisko Krakowa i będę miał możliwość częściej tutaj przyjeżdżać, a po drugie niezmiernie się cieszę, że ta współpraca się rozwija. To rozwija się wszędzie, proszę Państwa, i ja mam nadzieję, że wspólnie zmienimy to, co powiedział pan profesor Telecki. Myślę, że szybko się tutaj w Polsce zmieni na lepsze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz po raz kolejny powtórzę, że bardzo, bardzo się cieszę z Państwa tutaj obecności i mimo, że urodziłem się i mieszkam na terenie powiatu proszowickiego, to nadszedł ten czas, w którym będę miał okazję, nie tylko okazję, ale obowiązek no, doprowadzić się do takiego stanu intelektualnego, w którym nie będę popełniał już takich błędów przy wymienianiu osób, które pojawiły się tutaj na tym naszym otwarciu biura. Także jeszcze raz przepraszam pana burmistrza za niesamowite podjęcia. Jeszcze raz tłumaczę się, rzeczywiście miałem kolegę o takim imieniu, o takim nazwisku, stąd ten potworny głos. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze słów kilka? Może Pan Burmistrz, tak? Muszę się obrócić. Panie Profesorze, że się nie powiedział,
Proszę raz później, dlatego że dzisiaj jest to fatalny dzień. Znaczy, niedziela to nie jest fatalny dzień, ale jeżeli chodzi o kalendarz, to bardzo trudny. Pewnie za dokładnie 15 minut będziemy musieli też wyjść, bo mamy jubileusz orkiestry po stolicy, a to jest taki jubileusz, gdzie przyjdzie pewnie 400-500 osób i musimy. Pani prezes, bardzo dziękujemy, że jest pani w Wieliczce z nami obecna. Panie profesorze, również dziękuję za zaproszenie. Muszę powiedzieć, że szkoda, że PiS nie rządzi, bo byłoby łatwiej. Dzisiaj w ogóle mieć przedstawicieli w parlamencie to jest skarb, a jak się ich nie ma, to praktycznie się nic nie da załatwić. Dzisiaj, powiem szczerze, Wieliczka ma duże kłopoty z tego, żeby cokolwiek wywalczyć u rządzących. Mogą to godzinami po prostu mówić. Nasze ciągłe starcia, czy w Warszawie, czy w Sejmiku, często kończą się na dużych naszych trudnościach. Jeżeli coś nam się udaje, to dopiero w ostatnim rzucie, chociaż nie wydaje nam się, że jesteśmy lepiej przygotowani niż wszyscy. No, myślę, że to się z tym, dlatego że w innych krajach publicznych w Polsce, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma swoich przedstawicieli w powiecie, w gminie. I to jest chyba też taka sytuacja, że niektórzy nie umieją za bardzo szybko przejść ponad partyjność, niezmiennie lokalność. I czasami takie te starcia nie za bardzo nam służą. Więc oczywiście, mówiąc szczerze, życzymy sobie jak najszybciej pełnej normalności i zmiany rządów. To nie zaliczamy cała tajemnica i myślę, że tylko jeden przykład taki powiem. Od rolnej Wieliczki, nie powiedziałem, ale ostatnia decyzja pana ministra rolnictwa, czy wiceministra, czy wiceministra tamtego, czy innego, taka sama zawsze, że gmina Wieliczka powinna być gminą rolną. Ma duże znaczenie dla żywności kraju. Cieszyłem się też, tak? Zawsze myślałem, że słuchaj, że polecą się. Oni przyjdziemy na robić. Ale wydaje mi się, że niedługo pojedziemy ze swoją. No i tak ma inne okolia. No. Tak, to jest trzy. To on jest przykładem, ale rzeczywistość rolnej analizy wie, że tych gospodarzy jest kilku. Mamy duże wartości. Jeżeli patrzymy na sąsiedów naszych, to wiemy, że mamy lepsze strefy przemysłowe, większą bliskość Krakowa, łatwiejsze położenie do autostrady. Musimy czekać na to, żeby te wszystkie grunty po prostu obronić. I takich przykładów mógłbym robić wiele. Także panie profesorze, bardzo dziękuję za obecność w Wieliczce. Każde wsparcie w parlamencie jest nas ważne. Dziękuję państwu. Pana starostę poprosimy o kilka słów. Panie starosto. Samorządowcy najwyższej klasy. Witam serdecznie również panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Oczywiście i tak bym przyszedł bez zaproszenia również. Oczywiście. Chciałbym na ręce pana z lotu ptaka pokazać, jak wygląda Wieliczka. W takiej specyficznej fotografii. Otóż oczywiście do obejścia tego naszego miasta przez ostatnie wydarzenia i inwestycje, które zostały podjęte, zajmie dużo czasu, ale oczywiście służę, tak jak burmistrz tego nie powiedział, ale my jako powiat wiejski jesteśmy bardzo, bardzo oddani dla inwestycji wielickich, ale również i w powiecie wielickim wchodzących naszych gmin. W związku z tym w imieniu całego zarządu, ale i całej rady chcemy pogratulować, ja skoro gratulacje, a że możemy dzisiaj w okazji z panem przewodniczącym, Adamem Kociokiem, jesteśmy tutaj obecni i chcielibyśmy prosić o tą współpracę, o której pan burmistrz mówił. Jest ona niezbędna, abyśmy mogli, dbając właśnie o tą naszą perełkę, o Wieliczkę, o powiat wielicki, który naprawdę jest bogactwem, tą perłą wśród powiatów, abyśmy wspólnie mogli poprzez częste spotkania, częste wyjazdy po naszym powiecie nie tylko podziwiać, ale również rozmawiać o tych inwestycjach, które dla nas są kluczowe. Bardzo, bardzo dziękujemy. Gratuluję otwarcia biura. No i oczywiście będę częstym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, szanowni państwo, tyle wspaniałych osobistości jest z nami?
Szanowni Państwo, jeśli nie, to w takim razie część oficjalną uważam za zamkniętą, natomiast w tym drugim pomieszczeniu jest taki skromny poczęstunek, także zapraszam do poczęstunku. Dziękuję bardzo.